Konnichiwa, z tej strony Kawaii Brunet. To oficjalne Shingeki no Kyojin sezon drugi pojawi się w roku 2017 na wiosnę, najprawdopodobniej kwiecień. Ja się cieszę. Wielu niestety uważa, że to i tak już jest późno, że to jest za późno. Wcześniej pojawiały się informacje, że prawdopodobnie Shingeki no Kyojin sezon drugi pojawi się w grudniu 2016. Teraz na oficjalnej stronie Shingeki no Kyojin pojawiła się informacja właśnie odnośnie wiosny 2017 roku. Dla mnie spoko, przecież jest wiele produkcji, na które fani czekają o wiele, wiele dłużej niż na drugi sezon Shingeki no Kyojin. Dla mnie troszeczkę jest niezrozumiałe, kiedy fani odchodzą od produkcji, bo długo czekają na anime. Nie lubię takich słów, ale muszę je tym razem powiedzieć. Jeżeli naprawdę lubicie jakąś produkcję, a anime długo nie wychodzi, zacznijcie czytać mangę. Albo jest po polsku, albo po angielsku. Jeżeli jest po angielsku, poćwiczcie angielski dla tej mangi. Po prostu odchodzenie od fajnej historii, od fajnego anime, tylko dlatego, że długo nie wychodzi kontynuacja anime, jest dla mnie troszeczkę słaba. Czytałam też takie komentarze, że skoro drugi sezon pojawi się w 2017, to trzeci zapewne w 2022 lub 2024. Takie, wiecie, troszeczkę to było takie ironie. Dla mnie niepotrzebne. Ja bardzo się cieszę, że w końcu ta data oficjalna wyszła. Ukazało się wideo z pierwszą sceną z drugiego sezonu, link macie w opisie, więc jest coraz bliżej niż dalej. Już mamy lipiec, za chwilę będzie koniec wakacji, znaczy dla mnie tak to szybko leci ten czas, więc ten kwiecień przyszłego roku to wcale nie jest jakaś odległa data, nie wiadomo kiedy to będzie. Tak więc oficjalnie Shingeki no Kyojin sezon drugi na wiosnę 2017. Druga rzecz. Jestem świeżo po obejrzeniu pierwszego odcinka anime Orange, czyli animowanej adaptacji mangi o tym samym tytule. Recenzowałam mangę i powiem wam, że fajnie. Fajnie, ale no nie wiem. Czegoś mi tam brakuje. Sama nie wiem czego. Anime wydaje się być jeszcze smutniejsze niż manga, bo manga jest dosyć przygnębiająca. Ale za to ten pierwszy odcinek był naprawdę żywiołowy, energiczny, bardzo fajna muzyka. Zobaczymy, co będzie dalej. To pierwszy odcinek, więc ciężko coś powiedzieć o reszcie. Za tydzień będzie drugi odcinek, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że coś dodadzą od siebie twórcy, bo jednak manga, mimo że naprawdę dobra, to uważam, że czegoś jej tam brakowało. Tak więc pierwszy odcinek Orange, bardzo pozytywny. Zobaczymy, co będzie dalej. Dzięki za wysłuchanie vloga. Do usłyszenia!